Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dr Grzegorz Mata z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, Wielka Brytania ma nowego premiera. Wydaje się więc, że temat Brexitu jest już przesądzony. Czy też tak pan to odbiera? No, nowy premier Johnson nigdy nie ukrywał, że jest zwolennikiem wyjścia Wielkiej Brytanii za wszelką cenę. Co więcej, to jest główna twarz Brexitu przecież i jej kampanii. Tak oprócz Nigela Farage'a, właśnie Boris Johnson jest, to jest taki Mr. Brexit właściwie, więc ten postulat, który zapowiedział, czyli wyjście Wielkiej Brytanii bezwzględnie do 31 października, jest jednym z jego głównych postulatów i będzie zweryfikowany za pół roku. Czy to się uda, czy nie? Konkurent Johnsona nie miał takiej pewności. Uważał, że ta data, podobnie jak inne daty, jest, kolejne wyznaczone. No jest po prostu taką datą, którą można będzie ewentualnie prolongować dalej, ale Johnson wydaje się zdeterminowany. No to tak, do końca października zostało już niewiele czasu. Co nas, Polaków, czeka w związku z Brexitem? No, pytanie jest jakby dwojakie, bo pytanie, czy chodzi o Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, czy nas, Polaków, tutaj. Tak? Bo Brexit dotknie jednych i drugich. I drugich, i no właśnie. Mamy... To zacznijmy od tych, którzy są dalej. Tutaj nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Nawet na łamach dzisiejszej waszej Gazety Rzeczpospolitej Johnson zapewnia, że Polakom obecnie pracującym w Wielkiej Brytanii, a warto przypomnieć, że jest ich tam no, niespełna milion, nic nie grozi i że pozostaną, jakby oni są mile widziani i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście retoryczne zapewnienia. Jak będzie w rzeczywistości, to trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o nas tutaj mieszkających w Polsce, no to też nie ulegajmy jakby złudzeniom. Też Brexit dotknie nas w mniejszym czy w większym stopniu. Wielka Brytania wpłaca 15 miliardów euro do budżetu unijnego. To jest mniej więcej tyle, ile rocznie my otrzymujemy z tego budżetu. Jest więc rzeczą oczywistą, że kiedy wycofa się z Unii Europejskiej, no to ten tort budżetowy trzeba będzie podzielić na nowo i niestety no, dostaniemy mniejszy kawałek. Więc będzie to miało jakby pośrednio wpływ również na nasze portfele. Natomiast Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii no, mogą spodziewać się różnego rodzaju obostrzeń czy utrudnień związanych z pracą, właściwie z każdą formą jakby ich życia, egzystencji. Tak? Bo Brexit dotknie właściwie nie ma takiej aktywności życiowej, której Brexit nie dotknie. A czy pod względem prawnym, czyli jakoś uregulowań prawnych jesteśmy przygotowani? Bo kiedy zbliżał się pierwszy termin, o którym się mówiło, że Wielka Brytania będzie wychodziła z Unii, no to rząd polski jakby narzucił takie troszkę tempo i próbował jakoś dostosować kwestie podatkowe, przynajmniej podjął próby takie. Potem, kiedy temat, że tak powiem, zasnął na trochę, przycichł, to jakby te prace zostały zarzucone. Mówi się, mamy cały wymiar sprawiedliwości, wzajemne uznawanie orzeczeń, jest europejski nakaz aresztowania, który opiera się jakby, a ponieważ mamy tam sporo Polaków, to też sporo Polaków stamtąd ściągamy z Wielkiej Brytanii, no i Wielka Brytania też od nas czasami ściąga, więc jakby te wzajemne umowy i taka wzajemna współpraca oparta na konkretnych umowach, konkretnych przepisach, mogłaby trochę uspokoić ten cały chaos, do którego pewnie dojdzie. Są państwa, które zadbały o to, żeby sobie w jednej potężnej ustawie jakoś tam zagwarantować przynajmniej te takie podstawowe rzeczy, jakiś okres przejściowy, że będą miały czas na to, żeby to spokojnie dopracować. U nas chyba to... No, ja nie wierzę w jedną potężną ustawę, która mogłaby uregulować wszystko, bo tak jak powiedziałem, Brexit dotyka każdej aktywności życiowej. Od kwestii związanych z jakimiś sprawami makroekonomicznymi, cłami, wymianą towarową i tak dalej, po takie trywialne rzeczy jak na przykład transport zwierząt domowych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj każdy, kto podróżuje z Wielkiej Brytanii do Polski, na przykład z pieskiem albo z kotkiem, podlega uproszczonej procedurze przewozu takiego zwierzęcia. Potrzebny jest chip, potrzebny jest paszport, dokument identyfikacyjny i zaświadczenie przeciwko wściekliźnie. Natomiast może się zdarzyć, że jeżeli ktoś będzie wyjeżdżał z psem do Wielkiej Brytanii, na przykład 31 października, czyli jeszcze w dniu, w którym Wielka Brytania będzie w Unii Europejskiej, to przejedzie bez problemu, ale już jak 2 listopada będzie wracał z powrotem, to zwierzak może trafić na półroczną kwarantannę, bo nagle się okaże, że Wielka Brytania stała się tak zwanym państwem trzecim i podlega już innym restrykcjom. I do wywozu takiego zwierzęcia potrzebny będzie cały szereg różnych innych badań i dokumentów.
bo Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, no tak jak Paragwaj na przykład, albo Senegal, albo jakiekolwiek inne państwo spoza Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, Brexit dotyka tak znaczącej ilości tych aktywności, że trudno jest nawet wymyślić, czy opracować ustawę, czy jakiś akt prawny, który to ureguluje. Ja sam nie wiem, czy mój dyplom doktorski będzie uznawany w Wielkiej Brytanii po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej, czy będę mógł tam prowadzić zajęcia. Nie jestem też pewien, czy mój kolega brytyjski, przyjeżdżając do Polski, będzie mógł w ogóle tytułować się w ten sposób. Pamiętajmy, że mnóstwo Polaków studiuje w Wielkiej Brytanii. To jest kwestia stypendiów, to jest kwestia uznawania wzajemnych uprawnień. To jest kwestia generalnie rzecz biorąc różnego rodzaju współpracy prednaukowej. To jest tylko ten obszar akademicki naukowy, a przecież jest cały szereg innych obszarów. Też nie jestem pewien, czy pielęgniarka na przykład wyjeżdżając z Polski dzisiaj z dyplomem uznawanym na Wyspach będzie mogła po wyjściu z Unii Europejskiej kontynuować swoją pracę. I tyczy się to właściwie każdej grupy zawodowej, od kierowców i pracowników sektora budowlanego do sektora spożywczego, do tego sektora socjalnego. Przecież wszyscy ci, którzy na przykład Polacy, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, na przykład opiekują się osobami starszymi, albo pracują w różnego rodzaju placówkach zdrowotnych, no, muszą legitymować się stosownymi uprawnieniami. Po 31 października te uprawnienia mogą być niewiele więcej warte niż papier, na którym je napisano. A czy można się do tego przygotować? Mhm. No, od czego by należałoby zacząć? Czy przygotować jakąś, powiedzmy, jakieś przepisy takie bardzo ogólne, które pozwolą potem na przygotowanie przepisów już takich drobiazgowych, szczegółowych? Czy wchodzić od razu w takie konkrety, żeby mhm. właśnie, no bo w jaki sposób trzeba to uregulować? Nie, to nie może być wolna Amerykanka. Tak. Wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia z Brexitem cywilizowanym, czyli tym za porozumieniem stron, że tak powiem, czy będziemy mieć Brexit, który przypomina po prostu rozwiązanie umowy za wypowiedzenie. Tak? Wiemy dobrze, że kiedy rozstajemy się z pracodawcą za porozumieniem stron, no to jest to regulowana umowa, w której obie strony jakby zapewniają swoje prawa. Jeżeli wypowiadamy umowę, czyli porzucamy nasze miejsce pracy, no to wtedy obok tych komplikacji prawnych jest jeszcze ta bardzo niedobra sytuacja związana z wzajemnymi oskarżeniami. Ten scenariusz wyjścia bez umowy, jeszcze pół roku temu, gdybyśmy rozmawiali, to uważałbym za bardzo mało prawdopodobny. Dzisiaj, jeszcze z premierem Johnsonem na czele, uważam, że to jest jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, czyli wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia z Unią Europejską. Jeżeli dojdzie do takiego scenariusza, to uważam, że przez następne pół roku do roku będziemy mieli do czynienia z kompletnym chaosem, również chaosem prawnym, czy też przede wszystkim. Pewne elementy będą musiały być uregulowane wcześniej, tak jak pani wspomniała, na przykład europejski nakaz aresztowania, albo na przykład dostęp Wielkiej Brytanii do bazy rejestrów sądowych unijnych, no bo to są kwestie, które leżą jakby w interesie obu stron, te kwestie bezpieczeństwa. Tak? Też warto przypomnieć, że na przykład przewiezienie podejrzanego jakieś przestępstwo na podstawie europejskiego nakazu aresztowania zajmuje kilka tygodni. Ale kiedy ekstradycja potrafi zająć kilka lat nawet, tak? Mhm. Więc to jest ten wolumen jakby osób, które z wysp są na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przywożone do Polski, to jest kilkaset, nawet do kilku tysięcy osób w perspektywie tam roku czy kilku lat. Tak? Więc można sobie tylko wyobrazić, jak przedłużone będą te procedury w nieskończoność. Właściwie można dojść nawet do pewnego paraliżu tej sytuacji. Jeżeli przełożymy ten paraliż na inne sektory gospodarki, na przykład, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, na którą nikt nie zapanuje. No dzisiaj nawet start Formuły 1 w Wielkiej Brytanii stoi pod znakiem zapytania z powodu różnego rodzaju komplikacji natury, że tak powiem, technicznej, uznawania pewnej standaryzacji. Nawet transfery piłkarzy wydawałoby się tak odporne na różnego rodzaju zawirowania prawne i przyzwyczajone do tych kwestii granicznych, również mogą się skomplikować właśnie ze względu na to, że Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, czyli
będą obowiązywały wobec niej te wszystkie przepisy, które obowiązują na przykład w stosunku, nie wiem, do Chile, na przykład albo do Peru w relacjach wzajemnych. Będzie możliwa wymiana towarowa, wymiana handlowa oczywiście, ale na zupełnie innych zasadach. W Wielkiej Brytanii mamy dziś prawie milion Polaków. Są tam całe rodziny. Czasami jest tam ojciec, a matka z dziećmi jest tutaj. Czasami bywa to odwrotnie. Jak będzie z wzajemnym uznawaniem orzeczeń w sprawach, powiedzmy, tych takich najbardziej delikatnych, czyli w sprawach rodzinnych? Ludzie się rozstają, są wyroki rozwodowe, jest opieka nad dzieckiem. No, ja rozumiem, że będzie chaos, ale takich spraw nie można wrzucić do chaosu, bo one jakoś tam muszą funkcjonować. No, Brytyjczycy szczycą się, że są tym państwem, w którym właściwie powstał europejski porządek prawny. Tak? Oni na pewno mają tutaj duży wpływ na te regulacje. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie związane z tym życiem codziennym, nazwijmy to, jeszcze kiedy Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, pozostaje ta instancyjność, która nas może prowadzić do Strasburga na przykład. Tak? Możemy się odwoływać od orzeczeń sądowych. No i też istnieje zobowiązanie wzajemnego uznawania wyroków. Oni nasze, my wasze i jakoś istnieje szansa, żeby tę sprawę załatwić. A po? Ta kwestia też właśnie tej najwyższej instancji była jedną z głównych kwestii właśnie tego Brexitu. Tak? Tam też w tej retoryce politycznej mówiono, że Wielka Brytania właśnie pozbędzie się tej sytuacji, kiedy ten wyrok sądowy może zostać obalony przez tą instancję Unii Europejskiej. Nawet trudno jest spekulować, w jaki sposób te kwestie będą skomplikowane. Prawdopodobnie zostaną one obłożone jakimś rodzajem okresów przejściowych, kiedy te sprawy, powiedzmy, prawno-kodeksowe zostaną w jakiś sposób uregulowane. Brytyjczycy jakby szczycą się tym, że te kwestie prawne, które na wyspach mają, no tam panuje wręcz kult prawa. Tak? Więc ja nie obawiałbym się może o to, że nasi obywatele tam pracujący zostaną zupełnie bez ochrony prawnej, ale na pewno ich sytuacja będzie skomplikowana bardziej. I tutaj ci wszyscy, którzy mieli jakby nieprzyjemność uczestniczyć na przykład w procesie, w którym za pomocą międzynarodowego prawa prywatnego na przykład jakieś kwestie są regulowane, tak? Jestem obywatelem polskim, wychodzę czy żenię się na przykład z Hiszpanką, majątek mamy na przykład w Danii, tak? I rozstrzyganie tych wszystkich spraw było oczywiście znacznie prostsze wewnątrz Unii Europejskiej. Wielka Brytania, stając się krajem trzecim, z całą pewnością jakby skomplikuje te kwestie. A które z państw do tej pory, patrząc na ten pierwszy etap przygotowań do tej pierwszej daty brexitowej, poradziło sobie najlepiej, pana zdaniem? Które się zabrało tak za to najrozsądniej i poradziło sobie przynajmniej na dziś, no bo jeszcze mają trochę czasu, żeby pewne rzeczy dopracować? Pewnie nie ma takiego rankingu państw, które radzą sobie bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Niemcy i Francja są w tej awangardzie państw, które muszą uregulować te sprawy jak najszybciej, no bo to są te największe, powiedzmy, gospodarki unijne, które z Wielką Brytanią mają jak najwięcej do czynienia. Warto pamiętać, że jakby połowa brytyjskiego eksportu idzie na rynek unijny, na ten rynek kontynentalny. Natomiast całość, jeżeli chodzi o całość produkcji unijnej, to tylko chyba 16% idzie do Wielkiej Brytanii, więc widać od razu, kto jest bardziej zależny od kogo. Więc na pewno te kraje o takim, powiedzmy, bardziej związane z Wielką Brytanią muszą w pierwszej kolejności poradzić sobie z tymi problemami, ale Polska też do nich należy. Tak? Wielka Brytania jest piątą gospodarką świata i nie ulegajmy złudzeniom, że jej wyjście albo pozostanie, wszystko zależy od decyzji Brytyjczyków, nie będzie miało dla nas wpływu, również w tym sensie takim prawnokarnym. Tak? Bo o ile teraz na przykład kwestie związane, no nie wiem, z funkcjonowaniem małżeństw, które mają, nie wiem, różne obywatelstwo, kwestie, nie wiem, jakichś spraw rozwodowych, opieki nad dziećmi i tak dalej, regulowane były przez Unię i ten na przykład status rezydenta Unii Europejskiej, który można było posiadać, w jakiś sposób upraszczał procedury prawne. W tym momencie, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na zerwanie z Unią Europejską, no to dotknie to z całą pewnością obywateli, szczególnie tych, którzy właśnie żyją w związkach takich międzynarodowych, nazwijmy. Powiedział pan, jeśli wyjdzie, to znaczy, że zakłada pan, że jest jeszcze jakaś szansa, że nie wyjdzie? Zawsze jest taka szansa, chociaż
jest ona oczywiście mało prawdopodobna. No, Brytyjczycy mogą wiązać pewne nadzieje, no bo proszę zauważyć, że w ostatnich jakby miesiącach zmienił się zarówno brytyjski premier, jak i zmieniły się władze Unii Europejskiej. Mamy do czynienia więc z nowym rozdaniem. I bardzo możliwe, że jakaś forma modyfikacji tego porozumienia zawartego jeszcze z panią premier May jest możliwa, bądź też Brytyjczycy mogą wiązać takie nadzieje. Premier Johnson jest takim dość buńczucznym politykiem i on lubi takie właśnie barwne zapowiedzi, więc na razie jakby robi dobrą minę do złej gry, ale wydaje mi się, że wraz z przekroczeniem tego progu biura premiera na Downing Street 10, no zetknie się po prostu z realiami jakby funkcjonowania na stanowisku premiera i dotychczas był takim politykiem wiecowym. Tak? Politycy wiecowi mają to do siebie, że łatwo rzucają różnego rodzaju obietnice, a potem, kiedy przychodzi im jakby zetrzeć się z tak zwaną rzeczywistością, kiedy on usiądzie wśród tych swoich ministrów, a warto pamiętać, że gabinet brytyjski, ten taki najszerszy, liczy prawie 100 ministrów. Więc i każdy z nich ma odpowiedni departament do spraw Brexitu, bo tak jak powiedziałem, dotyczy on każdej kwestii od gospodarki morskiej po leśnictwo. To no, ten uśmiech z twarzy Borisa Johnsona może szybko zniknąć. Oby tak się stało, ale na koniec jeszcze porozmawiajmy o trójkącie. Polska, Irlandia, Wielka Brytania, gdzie ta fizyczna granica miałaby przebiegać? Czy chodzi o granicę pomiędzy tą granicę irlandzką? Tak. No, jakby kwestia Irlandii Północnej, no to jest taka kwintesencja tej komplikacji, która wystąpiła. No bo to jest jeszcze kolejna komplikacja w tej i tak skomplikowanej sprawie. Rzekłbym nawet, że najważniejsza komplikacja. To oczywiście zaszłości historyczne, to można sięgać 800 lat wstecz, dlaczego granica dzieli dzisiaj Wyspę Irlandii. Natomiast no, problem polega na tym, że w przypadku wyjścia z Unii Europejskiej jedyną lądową granicą między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie granica, która dzieli dzisiaj Wyspę Irlandii. 4/5 tej wyspy to jest Republika Irlandii, czyli ta znana nam Irlandia, natomiast 1/5 to jest tak zwana Irlandia Północna, czyli to terytorium, które należy do Wielkiej Brytanii. Przywrócenie tej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii mogłoby spowodować powrót do konfliktu w Irlandii Północnej. Tak analitycy szacują, że mogłoby się to wydarzyć. Ten konflikt trwał 30 lat, przyniósł mnóstwo ofiar po obu stronach. Został on zakończony między innymi również dlatego, że ten symbol tego podziału wyspy, czyli granica, faktycznie zniknęła. Dzisiaj można ją przekroczyć w 200 miejscach. Dzisiaj właściwie jedynym znakiem, że przejeżdżamy z jednego państwa do drugiego, jest informacja, że od tego momentu prędkość będzie liczona nie w kilometrach na godzinę, a w milach na godzinę. Jakakolwiek nawet symboliczna restytucja tej granicy i ustawienie tam z powrotem strażników, kontrole paszportowe, no przywołają te najgorsze, można powiedzieć, te demony z przeszłości. Zwłaszcza, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi codziennie przekracza te granice w drodze do pracy. Tak? Często się zdarza, że na przykład do najbliższego szpitala po stronie w Irlandii Północnej mamy na przykład kilometr, a w naszym kraju w Republice 30 kilometrów. Tak? Kiedy ta granica zostanie przywrócona, no to wtedy pojawią się te namiętności i te problemy, które sprawiły, że ten konflikt jakby istniał przez 30 lat. To jest niewyobrażalna sytuacja dla wszystkich i teraz wszyscy kombinują, co by tu zrobić. Jeżeli tej granicy nie będzie, a Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, no to będziemy mieli tam jakby dziurę, przez którą będzie można przewozić towary nieclone, niesprawdzone, co też jest nie do zaakceptowania. Więc no, istnieją różne scenariusze od jakichś wymyślnych, elektronicznych systemów poboru opłat, ceł i tak dalej, po przeniesienie tej granicy faktycznie na Morze Irlandzkie, czyli dopiero towary będą podlegały tym obostrzeniom celnym, jakby przekraczając Morze Irlandzkie z jednej wyspy na drugą. No ale to też pokazuje, jaki jest stopień komplikacji tego problemu. Tak? Warto pamiętać, że dzisiaj w Republice Irlandii mieszka 150 tysięcy Polaków, a w Irlandii Północnej prawie 50 tysięcy. Więc też jest ta kwestia, tak jak pani wspomniała, tego trójkąta, tak? W którym Polacy też w pewnym sensie są jako ofiarami Brexitu i konkretnie w Irlandii znajdują się na pierwszej linii frontu. Natomiast już kompletnym paradoksem i takim chichotem historii jest to, że
bardzo wzrosła w ostatnich latach liczba Brytyjczyków, którzy ubiegają się o paszport irlandzki, czyli tych, którzy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Jeszcze 100 lat temu w pubach w Manchesterze czy w Liverpoolu na drzwiach bardzo często był napis zakaz wstępu dla psów i dla Irlandczyków. Irlandczycy byli bardzo traktowani przez Brytyjczyków z góry jako taka prowincja, jako taka tania siła robocza, jako naród pogardzany. Fakt, że teraz Brytyjczycy ubiegają się o irlandzki paszport, to jest po prostu chichotem historii. To prawda, jedno jest pewne, czeka nas bardzo ciekawe lato i jeszcze ciekawsza jesień. Dziękuję panu pięknie za rozmowę i za wizytę w studiu. Moim gościem był Grzegorz Mataa, dr Grzegorz Mataa, Wyższa Szkoła Bankowości, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie na godzinę 13.